Dobra, teraz sobie odpowiedź na jedno zajebiście ważne pytanie. Co ja właściwie ostatnio robiłem? A moje ulubione pytanie odnośnie streamowania czegoś, co było z jakąś przerwą. Co ja tu mogłem robić? Na pewno widzę, że nie mam zrobionego tutaj Regaila. To jest właśnie. Na pewno nie mam tutaj zrobionej Selli. To sobie może rzeczywiście to dokończę, jak już tu jestem. Jak to mówił klasyk, co mi szkodzi? Nic mi nie szkodzi, prawda? Prawda? Słynne ostatnie słowa. Dajcie mi wziąć na koniec, proszę. Galnie jestem też miałem świeżo po skończeniu jednego przejścia Elden Ringa z Civiciem, więc powiedzmy, że miałem ostatnio dość sporo Elden Ringa mimo braku simów. I mam nadzieję, że to się chociaż odrobinę przełoży na moje kompetencje, bądź też brak niekompetencji. Przynajmniej taką mam szczerą nadzieję. Mam też szczerą nadzieję, że nie będę się jakiś kompletnie wypierdzielał na kompletnie osobowych rzeczach. Bo to już była kompletna tragedia. W każdym razie tutaj mamy miasto Selia. Na szczęście miasto jest o tyle przyjazne, że można po nim jeździć konno. Co w wielu miejscach się tutaj dość mocno przydaje. Sięgnie. Nice. Miasto jako takie, zgodnie z nazwą, jest miastem magii i czarodziejstwa. Tak mój mały duchowy Hogwart. I jego głównym gimmickiem jest to, że sporo miejsc jest tutaj jako tako pozamykanych. I żeby je odblokować, trzeba się pobawić nieco parkouru. Jak już tu jesteśmy, to zgarnę ten obraz, czy nie zgarnę tego obrazu? Zgarnę ten obraz, czy nie zgarnę tego obrazu? No dobra, zejdę i zgarnę go tak. Ulala, czy mnie trafił? Nice. Jedna rzecz, która mnie bardzo cieszy, to to, że w porównaniu do poprzednich moich buildów, które ostatnio robiłem, ten będzie musiał w dużej mierze opierać na innej statystyce, żeby był efektywny. Bo tak to momentalnie rzeczywiście zaczynało mi doskwierać to, że muszę wydawać na jedną statystykę w poziomie, na drugą, na trzecią, na piątą, dziesiątą i brakowało po prostu już punktów od pewnego momentu, zwłaszcza, że tak jak teraz jeszcze nie jest aż tak źle, bo ile mnie poziom kosztuje? 40 tysięcy, tak? Pod koniec gry to jest bliżej jakichś 140 tysięcy. Na razie generalnie i tak nie mogę zwiedzić aż tak dużo, jakbym chciał, więc może po prostu wezmę się za to, co tutaj trzeba zrobić jako tako. I ewidentnie jest to to, co właśnie teraz robię. Okej. Okay. Właśnie zastanawiałem, czy kolega był niewidzialny, czy kiedy diabeł. Bo raczej jak atakują, to oni się pojawiają, więc to akurat było jakieś takie strasznie dziwne. Chyba wezmę jeszcze jego Okej, wezmę jego nieogarnę, jest. Bo nie umiem trafiać. Hundel niestety przeżył hita. Na szczęście drugiego już nie. Nie chciałbym umierać jak idiota. Dobra, wydaje mi się, że to będzie zdecydowana większość magów. Tutaj jeszcze widzę przynajmniej dwóch siedziało. Jak na złe znikną mi tuż przed wykonaniem ataku. Ale to nie ten kierunek. No niestety akurat tu Ulza Greystarda, bo jak one tutaj są zwane Colossal Greystardy, mają to do siebie, że potrafią bardzo długo wykonywać swoje animacje, zanim będziemy w stanie coś z nimi sensownego zrobić. To jest wiki. No generalnie też seria, powiedzmy, wydaje mi się, że jest takim miejscem, w którym moglibyśmy być spokojnie jakieś paręnaście poziomów wcześniej i nie bylibyśmy tutaj zdecydowanie za wcześnie i nic takiego. Ale dobra. Tam mi się dwóch na plecach pojawiło, ale tym się na razie nie będę przejmował.
Co natomiast chcę zrobić, to podjechać sobie o tu. Tutaj jeszcze będziemy mieli Golden Seeda. Ile ich mam właściwie? Dwa. Czyli chyba jeszcze za mało. A po drugie, czy stąd możemy? Tak, wydaje mi się, że stąd będzie dobre miejsce, żeby rozpocząć naszą przygodę po dachach w Seli. Bardzo mi się nie podoba to, jak to wyglądało. Ale dobra, radę. A z dachami w Seli jest tego typu myk, że po pierwsze są na nich przedmioty poukrywane. Po drugie są miejsca do rozpalenia płomienia. I każde z takich miejsc zniweluje jakąś pieczęć, która jest w mieście. W sumie, jeżeli dobrze pamiętam, są trzy takie, które trzeba spalić. I rozpalenie każdej zniesie jakąś inną pieczęć. A biorąc pod uwagę, że wszystkie są gdzieś tam poukrywane na dachach, no to domyślacie się zapewne, jak fajnie i szybko się to robi. Staff of Loss? Czy ktoś powiedział Loss? A tam siedzi Crystal Lizard. Cześć, Blasku! Tutaj kolega, którego mam nadzieję, że się uda zniąć na hitach. Na szczęście się udało. Teraz gdzie będzie bezpiecznie? Właśnie zawsze mam ten problem z jazdą na koniu, że się boję, że się spierdzielę kompletnie. A tutaj nie mogę nawet z niego zejść, bo po co? Nice. Aż upadł double slash. Zastanawiam się, czy to nie działałoby podobnie jak pały stensowane bronie, tylko że z jedną bronią na przykład. Jako, że to podwójne cięcie. A większość pały stensowanych broni tak robi. No chyba, że jesteśmy Twin Blade'ami i robią 6 cięć zamiast podwójnego. Druga pieczęć. Mogę sobie tutaj spaść, jest w miarę bezpiecznie. Stąd sotki. Nie podoba mi się ten kolega tutaj. Nie dam rady. Tak, spadłem. Niestety powrót na górę nie jest tak łatwy. No to bajzo. Bo będziemy musieli prawdopodobnie wrócić na sam początek. Chyba, że stąd da radę. Może? O, nice. Dała radę. Bardzo ładnie. Tylko teraz proszę nie spadnij z powrotem. Ten mam rozpalony. Gdzieś jeszcze trzeci powinien być. To nie będzie tamten. Powiem tak. Jeżeli zawołalibyśmy Sevika, to by się dopiero wstrzeli, co on sądzi o Colossal Greatswordach, zwłaszcza w endgame'ie. Bo tak jak mówię, dopiero zrobiliśmy wspólne playce i na tą końcówkę, gdy już jako taką uznał, że te bronie po prostu się nie nadają. Właśnie przez to... O, a propos! Cześć, Sevik! Widzę, że przychodzisz w samą porę, żeby się wyjść na temat tego, jak fajnie korzysta się z Colossal Greatswordów w endgame'ie. Albo raczej jak fajnie się z nich nie korzysta. Ty no słuchaj, no mi się bardzo fajnie korzysta. Tutaj w skrzynce był imbiot sortki, którego możemy użyć teoretycznie w czterech dzwonnicach. Ile ich sobie mam w tej chwili? Mam jeden. Teraz nie pamiętam właśnie, czy zostało mi już tylko jedno, czy jeszcze dwa, bo miałem, że przynajmniej z jednego korzystałem, tego, który tam był. O, jedno. Pojawi się znikąd kompletnie. No i dobra, tutaj teoretycznie też była wcześniej blokada, której już nie ma, więc możemy sobie wjechać. Freak accident balansu. Nie wiem, o czym mówisz, Michale. Raz mi jeszcze powiesz, że jest jakiś taki boss, który zaczyna się na M, a kończy na Valenia. Wie co? Nie no, jestem pewien, że jeżeli będę na singlu, to będzie działał lepiej niż na koopie. Co do ten koopowy moc jest bardzo zabawny, jeżeli chodzi o to, jak działa na umieranie.
Dobra, jako że mam dwóch przeciwników, to nie umieszkam sobie skorzystać z bardzo słabego i zbalansowanego weaponatu. Nie przejmujcie się tym, że to byli domniemani bossowie. To nie byli bossowie. Nie dajcie sobie mówić. Znaczy, Sevik, ja nie wiem, czy pamiętasz, ale ci bossowie mieli po 2000 HP. To nie jest kwestia, że ja mam jakieś ogromne obrażenia w tej chwili. Potrzebuję 6000, a to sobie jak na dziesiątkę jeszcze jakoś. Potrzebuję 1100, 1600, nice. Dońka plus 9, oczywiście, że tak. Końcówkę ostatniego Sima dobiłem dosłownie na to, żeby wbić ten plus 9. Beautiful. Powiedz, czy to nie piękne? Dobra, skoro już tu jesteśmy. Skalowanie, a z tego co pamiętam, to na plus 10 ma eskę. Tylko no, możliwość otrzymania w miarę szybko i rozsądnie Ancient Smithing Stone'a to nie jest coś, co mi grozi. Bo dziesiątka była... gdzie najwcześniej umoga? Tak, najwcześniej. Abstrahując od jakichś dziwnych sequence breaków i czegoś takiego. Takich glitchowatych sequence breaków, o tak powiem. Czemu ja jestem z czymś w walce? I czemu ja robię ten skok, skoro tutaj nic nie ma? No to, że pokazać, że tu nic nie ma, to jest opcja. Nie, bo tak to mówię. Upgrade na plus 10 jest bardzo późny w grze jako tako. Więc raczej mi nie grozi zbyt szybko zabijenie go. Mogę co najwyżej sobie dobić jeszcze ten. Jezu. Jak patrzę na to, jak powolno atakuje z konia, to chyba napadę się trzymam. Jak patrzę na to, jak powolno atakuje Glopka. Ja nie też będę się zastanawiał, co jeszcze tak w miarę sensownie mogę zrobić, biorąc pod uwagę, co już... O jedu. To było niebezpieczne. Biorąc pod uwagę, jak dużo już mam zrobione, bo tak naprawdę mogę sobie tutaj... Wow. Mogę sobie tutaj kawałek tej lokacji jeszcze zwiedzić. Tutaj pewnie przeciwnicy staną, jak do nich podejdę. Mógłbym, jakbym się bardzo uparł. No super. Na pewno co mogę zrobić, to pójść do Alt. Jako tako. Tylko zastanawiam się, czy to jest coś, co już chcę robić, czy chcę jeszcze kombinować się z robieniem rzeczy, które są wszystkim tylko nie pójście do Altus. Bo parę takich opcji teoretycznie mam. Czy ja... biłem Radana? Nie, ja nie biłem Radana, bo ja nie mogę bić Radana przecież. Racja! Zapomniałem, że ja jeszcze nie mogę bić Radana. Żeż. Fuck. Bo zastanawiałem się, czy może nie zrobić tak, że pójdę sobie, pobiję tego. Podobię rzeczy z Nokron. W ten sposób się pobawię, a w ten sobie przypomniałem, że nie mogę legitnie pójść do Nokron. Sacred Tear. Ludowłosa kobieta, która ma problem z karlotem. Ja bym kiedyś już to widział.
jeszcze no, wzmocnimy, what the fuck. Co to jest zasobnictwo, Shinji? Wzmocnijmy sobie to. Chcę jeszcze skoczyć do NPC-a, który jest w okolicach generalnych serii. A on powinien być gdzieś tu bodaj. Jedynka jest w stronę tą, więc chyba przez miasto po prostu się przejedzie. Żeby dowód na to, jak bardzo można mieć wyjebane wszystko dookoła. Jeżeli wasza odpowiedź było bardzo, to macie jak najbardziej rację. Boże. Już jestem tak przeważiony na to, że Kaelith ma dziwnych przeciwników, że myślałem, że to jest pies, który zaraz mnie ujebie. Central. Listen here. You little shit. Oh, a pleasure to see you. A pleasure indeed. I am Gauri, a great sage. In my day, Gauri, wielki mędrzec. I hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the Scarlet Swamp of Aeonia. Scarlet Aeonia? Brzmi znajomo. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Jasne. Then you are willing to lend a hand, are you? I need your help to heal a certain young girl. Her name is Millicent. Tak, to już spotkaliśmy. You will find her beyond Celia, resting at the church atop the cliff, stricken by the rotting sickness. Jak mogę jej pomóc? You found the unalloyed gold. Okay, najwyraźniej to jego, kto kiedyś tam dawno temu znaleźliśmy. Detailed the secret of Celia right here. Go on. It's yours. Dostaliśmy sekret Celi. This is a marvel indeed. The work of a true artisan, a meticulous, bold craftsman who grasps the essence of life. Can you give me some time with this? Zależy, co masz na myśli przez trochę czasu. It won't be much use snapped in half, will it? Can you give me a time? Już myślałem, że to może wystarczająco dużo czasu. Jakby się ktoś pytał, o co chodzi z tą wskazówką, to było dalej info. Notatka serii, która mówi nam, że trzeba zapalić się czy pomienie na wieżach, żeby złamać pieczęć. Albo jak to śmiejemy się w robocie, złamać fokę. Proszę nie kwestionować wybitnego poczucia humoru. Łamanie magicznych fok jest zbyt silne, żeby się temu oprzeć. Czy tutaj było jakieś ognisko, czy to nie było jakieś ognisko? Chyba nie. Tak, czyli co, będę musiał... Nie no, tu jest za duży obszar, żeby tu nie było żadnego ogniska. Nie dam sobie wmówić, że nie ma tu żadnego ogniska. Odmawiam. Tam coś jest. Tu też coś jest. Tylko, że tego po lewej to niekoniecznie chciałem widzieć. Ja znaleźć sobie po prostu grzecznie kulturalnie tutaj podjadę i usiądę. I zobaczę, czy wystarczy usiąść przy tym nieszczęsnym ognisku, żeby Gaudi już zrobił coś z tą igłą. Jak nie, to na razie go zostawiłem po prostu. I generalnie poza tym mój najbliższy plan to będzie chyba ogarnięcie jeszcze rzeczy Dragon Barrow, które mi tam pozostały. Nie, to te psy tak dziwnie wyglądają.
Jak tam ta twoja igła? An alloyed gold needle. Millicent rests at the church atop the cliff beyond Senia, the town yonder. Tended to by the witless pests who worship her. Ach, szkodniki najlepsze, które nigdy nie przysparzały żadnych problemów. The poor girl, she never wished for any of this. Do you find it that I would show such concern? Nie, czemu? Well, I'm the one that found her. A mere babe. Czemu ona przeżyła na tym bagnie? One of my dear daughters. But the rotting sickness erodes one's memory. I doubt that she remembers the first thing about me. Oh, I must be getting old. I didn't always worry so much. Mam nadzieję, że nie jest to taka starość na zasadzie. A zaraz umrę. Now all you need do is deliver the needle to Millicent. Podoba mi się, że duch tutaj stoi i go bije. Zależy, co masz na myśli przez nagrodę. Bo zawsze jest opcja, że można po prostu zrobić to, co się robi najlepiej z NPC-ami. Nie, no nie tym razem. Millicent, słonko, mam coś dla ciebie. If you are wise, see my flesh, Bri. You ask that I stab myself with the needle. Tak. To quell the scarlet rot. Może. How? Masz lepszy wybór? Never mind. I've decided I would rather trust you than simply continue to spoil from within. Would you mind averting your eyes for a moment. Ale nie dam nam wyboru. Well, that was easier than expected. But why do I feel so? Czemu czujesz się jak? Jak? Dokończ! Millicent! Ale ewidentnie czuję się dużo lepiej, bo już stoi. Czy ona zawsze nie miała ręki? I hoped to see you again. My apologies for when last we met. I fainted before I could even thank you. Everything is as you said. Since inserting the needle, the scarlet rot has ceased to writhe. Even the nightmares have abated. And now, though I can scarcely believe it myself, I can move as I please. O mój Boże. But I could ever truly repay you. Czy my naprawdę komuś pomogliśmy w tym świecie? I'd like you to have this, by way of thanks. To jest akurat niesamowite. A token though it is. The steady swell headlong. Zgadujesz, że kto jest tych, które zwiększa statystyki? Yep, od Dexa. O, 5. I'm considering leaving. On a journey. With the needle buried in my flesh. I've started to recall, but dimly, my destiny. It's all thanks to you. Czym jest twoje przeznaczenie? I pray fate permits us meet again. Tego nie wie nawet jej nieistniejąca ręka. No dobra. Fuj Dexa, no daj, co by dawał cokolwiek Dexa? Obrzydliwe. No dobra, to z ważnych rzeczy, które chcę jeszcze zrobić, mamy dwie do ogarnięcia w Dragon Ball. Tak, real quick. Tak, wiem, tak, bardzo lokacja antygmowa, bla, bla, bla. Chcę iść tu. Do jedyneczki. Gdzie czeka na mnie najlepszy, najsilniejszy Evil Jail. Tylko najlepiej było jeszcze zaskoczyć tak, żeby się nie zabić, co nie jest to oczywiste.
i w miarę możliwości. Zawsze jak widzę coś takiego, to się boję, że zaraz będzie coś, co powoduje, że prawda, to zostanie rozwalone, ale ja razem z tym, więc może tym razem tego uniknę. No bo Avenger jest tutaj. Nie omieszkam sobie w niego wejść, zobaczyć co w nim jest. Celia Everjail. Wchodzimy, jasne. Co może pójść nie tak? Jeżeli wasza odpowiedź jest wszystko, to pewnie macie rację. Żartowałem. Czuję się, jakbym był bardzo kompetentnym i umiejętnym graczem Elden Ringa w tym momencie. Widzę, że tam jakieś bardzo intensywne pojazdy po konwolcie się dzieją. Chyba, że mówicie o czymś innym. No bo to jest to. I chcę jeszcze forcik obskoczyć. Forcik, forcidło. Przy czym forcik, forcidło to skurwysyństwo matki natury, które jest bardzo nieprzyjemne do zwiedzania, więc podejrzewam, że skończy się bardzo źle. Ale gdzieś tam po cichu liczę, że może nie będzie aż tak źle. No bo to... Czy fort był gdzie indziej? Nie, fort był gdzie indziej, nieważne. Fort był tutaj, ja już w nim byłem. To nie, chodzi mi o tą chałupę kwietnej. Czemu mi się obzdało, że tutaj był Fortanita? Nie mam zielonego pojęcia, ale mam tu NPC-a. Masz coś dobrego na sprzedaż? Dragon Wound, Festering Bloody Finger, Bicepalant Torch. To mogłoby się akurat tutaj przydać ze wszystkich miejsc. Ritual Pot niekoniecznie mnie interesuje. W dużym skrócie to co on ma na sprzedaż mnie średnio rajcuje. Isolated Merchant Shack. Czy mi się to przyda? Prawdopodobnie nie. Ale być jest. No dobra. Co jeszcze mogę chcieć w takim razie? Tak, czyli pewnie mowa o Octopathie, tym pseudokaczowym. Nie, poważnie zastanawiam się, co jeszcze mi z takich rzeczy zostało, które mógłbym chcieć ogarnąć, zanim pójdę dalej. No moment, to. Bo dostaję telefon, a zazwyczaj nie dzwoni do mnie. Cześć, to ja. Powróciłem. Jak tam Octopath? Sfrustrowałem się odrobinę akurat świeżo przed streamem z jednego prostego powodu. Otóż... czy ja nie byłem w Siofrze? Też by odwiedzać kompletnie? Czy ja chcę to naprawiać? Czy chce mi się zwiedzać Siofrę? Dobra, pojedźmy. Jak to mawiał klasyk, wszystko byleby tylko nie jechać do Altus.
W sumie ostatnio jak byłem w Sjawrze, to chyba było na zasadzie, że a jestem tutaj za wcześnie i dlatego nie warto tutaj jeszcze iść. A teraz jestem już chyba na odpowiednim momencie. Ale generalnie co do Octopatha, to nieco się sfrustrowałem tym, że próbowałem zrobić path skilla, który miał 70% szans powodzenia i 3 razy z rzędu nie wszedł i smutek. Musiałem wydać 8 kafli, żeby naprawić błędy, że tak to ujmę. Prawie by mi przedmiot umknął. Aim before, wystarczyło tego nie robić. Zakładam, że jakieś 70% to w najgorszym wypadku za tym drugim, no dobrze, w najgorszym wypadku za trzecim razem mi wyjdzie. A też nie chcę się bawić w jakieś safe skamowanie tylko dlatego, że może coś takiego się stać. A już na pewno nie chce mi się bawić w to, że to teoretycznie mogę okraść kogoś, kto ma 3% szansy, żeby być OP w early game'ie. Bo to już dla mnie w ogóle jest kompletny mem. Nie wiem, nie uważam tego za na tyle trudną, żeby było to konieczne. Ja bym chciał sobie kompletnie popsuć i patrzeć na to, jak wszystko się topi, bo mam broń, która ma dwa razy więcej statystyk niż ja mam w sumie, to może by mi się chciało. Ale nie czuję tego aż tak bardzo. Ja nie, jeżeli chodzi o rzekę Siofra jako taką, bo o tym nie wspomniałem. To jest teleport. Ty właśnie je prowadzisz. Znaczy, obaj wiemy. Ja tak aż tak bardzo nie steruję, powiem szczerze. Ja po prostu przychodzę tak w miarę normalnie, bym powiedział, i nie czuję, żebym jakoś specjalnie ją, powiedzmy, no właśnie, nie wiem, serował, nie serował, czy coś takiego. Po prostu gra się przechodzi, no. Nie jest tak, że jakoś kompletnie, no nie wiem, sama się przechodzi, to ojedą na mnie teraz rzucą w przepaść i będzie mi smutno. Bo podejrzewam, że najbardziej by się dało serować poprzez alchemię, tak? A ja do tej pory z Alfyna tutaj w ogóle nie korzystam, powiem szczerze. Poza jego scenariuszem w ogóle z niego nie korzystałem jak tako. Shield count. Co masz na myśli przed shield count? Bo chyba nie rozumiem pytania w tym momencie. Alchemia plus fire help. Co ma jedno do drugiego właśnie? Bo chyba nie rozumiem. Pyszności. Nie, ale co ma alchemię do Hearthcrafu? Czy to jest tak, że nie wiem, z alchemii można robić przedmiot, kiedy się jakoś tylko sprzedaje albo coś ten deseń? Bo to jedyny deseń i tak... Będzie mnie to teraz męczyło przez najbliższe 100 lat. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Nie, tam się chyba po prostu dookoła wchodzi. That white BP boost. No, dookoła się wchodzi. W sensie, co by się zgadzało. Tutaj jest kolejny Golden City. Z tego już chyba powinienem być w stanie zrobić tego. Ulepszenie do mojego Estusa. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bo to się tędy schodziło. Nie spodziewałem się, żeby było tutaj cokolwiek godnego uwagi, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Wiecie, jak już to zobaczyłem i będzie mnie to dęczyło, stąd setki.
Zawsze coś. Stąd z ekonomii seda. Okej. Też akurat pieniądze są jedną z tych rzeczy, których mi wiecznie brakuje w Octopathie. I pewnie jest na to jakiś... Znaczy domyślam się, że to jest jeden z tych RPGów, gdzie można sobie po prostu na wiele rzeczy zaradzić w ten czy inny sposób, które jak się ogarnie, to bardzo łatwiej ogarnie, tak? Ale nie czuję potrzeby googlowania tego, ani jakiegoś specjalnego kombinowania z tym na razie. Może kiedyś. Jak uznam, że chce się pobawić, albo że chce pomocy z czymś. Anyway, jeżeli chodzi o samego Elden Ringa, to na chwilę go zaniedbałem, jeżeli chodzi o mówienie, co się dzieje. W samej rzece Siowca jest parę ołtarzy, które widzieliście zapewne, że rozpalałem taki ten tutaj po prawej chociażby. Jeżeli rozpalimy je wszystkie, to odpalimy walkę z bossem. A nam jeszcze parę z tych ołtarzy zostało, tylko one są odpowiednio wcześnie jako tako. Aha, słyszałem to AWP. To jest AWP, aż! Jezu, zostawię, au. AWP już zdjęte. Gdzieś jeszcze był? Gdzieś jeszcze go widziałem? Okej, tu jest. Nie wiem, czy on za mną pobiegł, czy kiedy był. Fajny strzał, I know, right? Nawet nie wiecie, ile razy mi się zdarzało, że kończyłem te lokacje mając jakieś 7 w tyłku. Tamten spalałem, czy nie? Chyba tak. Tak, pali się. To tylko jeszcze to skarna. Runę też sobie zgarnę. O Boże, to Elden Ring. Potwierdzam, Elden Ring jest już od ładnych paru streamów. Uderzenie do przełamania. To najwięcej, ile widziałem, to chyba było 8 na... że było zabawniej i to było na samonie w bossa, a nie na samym bossie. Tutaj potrzebujemy chyba dwóch kluczy, żeby móc pojechać na górę. Yep. Ile ich mam w sumie? Stąd setki jeden, tylko mało. Generalnie najgorzej jest, jeżeli bossowie mają te tarcze jako tako tylko na ten, tylko na jakieś żywiołowe obrażenia, bo póki co nie mam za bardzo multi-hitów w tej kwestii. Tak żeby nie było, jeszcze wrócę do Siowcy, bo mamy tutaj bardzo dużą część, która nie została przeze mnie w ogóle pokryta, przez to, że się teleportowaliśmy dość szybko. No ale jeżeli chcę jeszcze tylko ten kawałek Kaylee twierdzić, to już i tak mnie tutaj wyrzuciło. A tutaj mamy jako taką możliwość przejścia w dwie strony. Pierwsza jest na południe, gdzie czeka misiek, z którym za cholerę nie chce mi się użerać. Złota zasada jest taka, że runbery to najgorsze zło. Jeżeli to możliwe, to najlepiej jest ich unikać. Powiedziałem coś? Czy ja tam byłem? Chyba. Well done. Mejka trafiając osoby jeszcze razy. A propos do Glisu, to nawet nie wiesz, jak mnie boli, że muszę mieć cały czas osobie w drużynie. Ale dobra, jedźmy teraz tam, gdzie chciałem jechać, czyli tędy.
A zauważysz na te grudki, które są na ziemi, bo one wybuchają, jak się do nich podjedzie. Znaczy wiadomo, zaleta jest taka, że dzięki temu dostajemy runy, ale nie jest ich też jakieś specjalnie dużo. Do niego powinien zdążyć podjechać, zanim je strzeli. Po czym podejdę. Aha, to mi nie wyszło. Ulala. Ile? Tak, uda. Pierwszy się w ogień. Ile? To jest ten model. Nie sobie kwestionuję to obrażenie, które zadaje tym olbrzymom. A raczej golemom. Znaczy no zdaję sobie sprawę, że no mam Colossal Sword i biję w jego słabość. A ten z kolei nie ma słabości, więc zabawy już aż tyle nie będzie. Chyba, że go zestageruję. To mi ewidentnie nie grozi. Ha, ha, ha. Nieważne. Na ostatniego kita też wolę po prostu tak zrobić. Oj, dobra, czas jechać się bawić. Otóż jest tutaj najlepszy przyjaciel wszystkich graczy, Zbanuch. Towarzysz Zbanuch. Nie możemy teraz przywoływać przywołańców tego wielkiego Zbanucha. Jest ich trzech. Będą takie typowe, powiedzmy, PvP walki, więc jeżeli chcecie mieć jakąś namiastkę tego, jak wygląda PvP w Elden Ringu, to jest idealna tego okazja. A, raz, ja zapomniałem, przecież ja gram na online. Więc oczy kurwa wiście, że każdy jego matka będzie biegał z jebaną kataną. Kurwa. Ale szkoda ci, żeby w takich sytuacjach wyłączyć sobie online, żeby nie natrafiać na zjebów z katanami. Ależ kuszące. No, nie będę taki. Generalnie to przypomina parę innych rozwiązań, które było wykorzystywanych do tej pory w grach FromSoftowych, dzięki te bity Hunterian. I mam wrażenie, że było nieco zdublowane, będę musiał to ogarnąć jakoś potem. Bo we wcześniejszych grach Soulsowych też były takie sytuacje, w których walczyło się z... albo z jakimiś NPC-ami, jeżeli nie byliśmy online, albo z przywołańcami, jeżeli byliśmy. Przykładem był bodaj, jak on miał... nie Arclight? Lala. Boss Delseka w tym... w Dark Soulsach, to jest tak samo... Milo... Boże, jak on miał? Ten z lustrzaną tarczą w każdym razie w Soulsach dwójce. Też przywoływał graczy do siebie. To mnie trafiło? Interesujące. Dobra, on teraz się nie oknie, to ja pamiętam. Ten dodatkowy atak nie zadaje aż tyle. A, ten stagger mi się da dużo bardziej przyda niż ostatni. O ile zdążę go wykorzystać. Nice. Dobra, to teraz idę jeszcze raz zostawić się z cerzami z Banucha. Tym razem mam nadzieję, że pójdzie mi nieco lepiej.
Czaski muszę pamiętać, że chodzę z UTG Seldem i niekoniecznie mam pojazd, który mi pozwala, żeby tego jakoś specjalnie nadużywać. A mój Equiplot też ma w tej kwestii trochę do powiedzenia. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Tym razem, jak widać, w tym miejscu jest inny gracz MPS, Gigachad Strength Build. Nie wiem, o czym mówisz. Aha, to jest niestety też jeden z tych graczy, którzy mają niestety nieco więcej. A? Aha. Księżyc, tylko nie wiadomo kto. Jedu, to było niebezpieczne. Dobra, muszę uważać z tymi atakami. O Boże, Rockslink! Chyba łatwiej będzie przed niego się postulować. On się... Okej, okay, rozbija się w miarę bezpiecznie, jak tak stanę. Przynajmniej z magami tutaj może być w miarę łatwo. Oj. Nie byłem pewien, co to było szerzone. Chyba nie mam tego. No bez sunia. Chciałem powiedzieć, że nie mam staminy, ale nie była mi to potrzebna. Dobra, pierwszy z głowy, jeszcze dwóch. Mam nadzieję, jedyne o co się modlę, to żebym nie trafił na jakiegoś... Czy to jest to, co myślę, że to jest? Nie, to nie może być to, co myślę, że to jest, prawda? Nie, to nie jest to. Mam taką nadzieję przynajmniej. O, tutaj jest kolega, który ma... To wygląda jak myślę dane. Dobra, spróbuj mi najpierw z tym kolegą. Boję się za każdym razem, jak widzę, że jakiś fog biega z kataną, okej? Okay? Okej, okay, czyli nie mogę raczej follow-upować, ale mogę robić to. Na szczęście AI nie jest jakiś pełno sprytne. Jest? Dobra, podejrzewam, że ten trzeci będzie stanowił tak naprawdę największe wyzwanie w tej chwili. Bo pojedynek na UGS może nie skończyć się za dobrze dla mnie. Zwłaszcza jak będzie mi się kontroler rozłączał. No i też widzę, że ma zauważalnie dużo HP. To już samo w sobie może być problemem. Ulala. Esus. Ulala. To są dwa miesze dane, jestem niejaże pewien. Dobra, łatwo. Żeby nie rzucać banalnie. I nagrodę dostajemy Great Jazz Arsenal. Jest to bardzo fajny talizman, który pozwala nam znacznie zwiększyć nasze equipload. Na tyle, że powinienem być w stanie teraz założyć zauważalnie lepsze pancerze, jeżeli chodzi o pojazd. O ile oczywiście takie znajdę na chwilę obecną, co nie jest oczywiste. No, wydaje mi się, że i tak noszę najlepsze, co mogę. Więc najwyżej, jeżeli kiedyś coś tam znajdziemy lepszego, to wiem, że będę mógł, tak? No dobra, to teraz bardzo ważne pytanie. Czy jest coś jeszcze? Wiem, co miałem zrobić. Miałem dokończyć się z wiele serca. Coś jak pieśń Habla, no mniej więcej. Ale dobra, zaraz tak, że jestem bardzo leniwą szlurwą i ogólnie w Siowszy nie ma jakichś specjalnie dużo rzeczy. To pozwolę sobie w miarę możliwości tylko pozgarniać kapliczki, które mamy rozpalić i nie grzebać się za bardzo z
ze zwiedzanie całej reszty, zwłaszcza, że nie ma tutaj za bardzo jakichś rzeczy, które mogłyby mnie interesować z punktu widzenia FBS-kiego, tak? Za to moglibyśmy napotkać na parę przeciwników, którzy są bardziej wytrzymali niż mają prawo być. A tutaj widziałem, że kolega mi tuż na plecach siedział. Jezu Chryste, dziękuję Bogu, naprawdę bardzo dziękuję Bogu, że jeżeli ktoś nas goni, to i tak możemy wsiąść na konia. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że takich na przykład nie można mapy odpalać, jak ktoś nas goni, to równie dobrze mogliby włączyć wsiadanie na konia w takiej sytuacji. To było strasznie frustrujące. Swoją drogą, coś co, na co Sebik mi zwrócił uwagę, jak mieliśmy, że UGS ma jedną bardzo fajną cechę. Mianowicie, że jeżeli wykonujemy L2 jadąc konno, to one wybijają przeciwnika w powietrze tym właściwym ciosem. W sensie nie tym trzymaniem miecza przy ziemi, tylko już tym rzeczywistym uderzeniem. Jezu, ale fajnie się tutaj biega, jak się wszystko zabija na hita. Gdzie jeszcze były... Tutaj widzę. Ogólnie to mam tutaj dwóch bossów jeszcze jako tako do ogarnięcia, przy czym jednego już w pewnym sensie oborza. Ja się zakończę. To jeszcze chyba nie wszystkie, co? Tam jest na pewno. Au. Jeszcze? Nie, to już wszystkie, okej. To jest to i teraz w takim razie chcę tutaj skorzystać z tego, że tu jest ognisko gdzieś w okolicy. To zaraz je znajdę. O, tutaj jest, nice. Nie ulepszę sobie tego, Estosa swojego drogą. Bo wydaje mi się, że powinienem mu z trzech seedów. Czy się mylę? Mogę, nice. Dobra, to mówię, mam dwóch bossów tu do ogarnięcia i dwóch... Obu powinienem kojarzyć, gdzie byli. Mam tylko nadzieję przynajmniej, bo jak nie, to będzie mi bardzo smutno i przykro. Pierwszy był tutaj, się na to wskoczy. Parę strzał. Jakieś mięcho, snajper za wupą i teleport. Ten teleport generalnie był obokowany wcześniej, więc gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy z niego skorzystać bez bawienia się w rozpalenie płomieni. Moja apka Twitcha dopijana, bo niespełna pieństwa. Chciałem powiedzieć, że nice, ale to tak bardziej oduchowo. Nie, to nie jest nice, cześć tylu. Nie wiem, ja generalnie nie polegam na apkach jako tak. Polegam na tym, że pamiętam, kiedy kto streamuje. Albo po prostu jak sobie przypomnę, że coś miało być, to wtedy odpalam. Na aplikacjach albo powiadomieniach na maila już się nauczyłem, że nie warto polegać. Nie wiem, czy kojarzycie tego wielkiego smokoida, z którym walczyliśmy w długiej rzece. Tutaj on też jest. I trafiam go równie dobrze jak ostatnio. Dostałem się. Jezu! Ten damage! Czy ja go... Czy ten numer ponad trafia dwa razy, jeżeli się go używa w mili? Tak! Holy fuck! Dzięki za bity jeszcze raz. Czy czymkolwiek by to nie było. Smocza halabarda. A i tam jeszcze coś leży. Jeszcze do końca nie rozpoznaję, które elementy twitchowe są czym tak naprawdę.
Madika Skullseal. Madikowie zwiększą statystyki te bardziej magiczne, czyli Mind, Int, Faith, Arcane, czyli coś, na czym nam kompletnie nie zależy. Dobra, to teraz jeszcze się cofnąć na sam początek lokacji. A wracając, powiedziałbym, że to zależy od tego, jak daleko jesteś w grze Hitsuru, bo trzeba pamiętać, że Elden Ring to jednak dość długa gra jako taka. I ja na przykład wiem, że bardzo ciężko by mi było zacząć od nowa po iluś tam godzinach. Jestem w akademii, to w sumie nie jest aż tak daleko, moim zdaniem. I spokojnie można by zacząć od początku, tylko też pytanie... jakiego powodu chcesz zacząć od nowa? Bo jeżeli chcesz zacząć od nowa dlatego, że ci się twój obecny build nie podoba, to pamiętaj, że ta gama respeki. I pod tym względem, no, zaczekałbym po prostu na możliwość respekowania. Po rozpalaniu wszystkich płomieni możemy sobie zawalczyć z wielkim duchem, który ma bardzo nieprzyjemną tendencję do skakania po całej jebanej arenie i zostawiania pół do spanka. Ej, łap! O lala. To mi daje tylko obrażenia, czy też śpiórku lotuje? Nie, tylko dodaję obrażenia. Ej, łap! Dobra, on teraz... A nie, on tylko skacze. On strasznie nie lubi być w zasięgu moich ataków i za to nie jest to walka, za którą przypadam. Holy fuck, ten damage. Jak ja to zrobiłem? Jak on to robi? Za pokonanie jeden dostajemy w follower Ashes. Jeszcze raz dziękuję za intensywne dotacje szarych monomonetek. No dobra, i to chyba będzie wtedy wsio. Bo tutaj będziemy mieli dostęp później. A tutaj mamy pozwiedzane rzeczy. Jedna rzecz, którą mógłbym zrobić, to pójście tutaj, ale tak kurwa nienawidzę tej lokacji, że nie mam zamiaru się do niej zbliżać na odległość 10 mil morskich. A tutaj jest dostęp później. To jest dla magów. No ba, to chyba będzie wsio jako tako. I teraz generalnie mamy dwie możliwości, żeby dotrzeć do Altus jako tako bezpośrednio. Możemy udać się drogą, która jest dla większości normalnych graczy niedostępna, czyli skorzystanie z windy. Nieważne, nie mogę się... Hold up! Czy ja nie byłem w tym forecie w końcu? Chyba nie. Czas to naprawić. Fajny ten medalion do windy, nie? Taki na pół połamany, gdzie masz tylko połowę. Okej, już wiem, dlaczego mi się popierdoliło, bo to jest ognisko do smoka, który daje dużo duszy, a nie byłem w samym forecie jako takim. Bo granie Samford to jest kurwysyństwo matki natury. Przez to, że jest to lokacja z Dragon Barą, to wszystko tutaj ma milion HP i zadaje milion obrażeń. Więc nie do końca wiem, dlaczego twórcy wrzucili tutaj medalion do lokacji, która jest na jakichś 30 poziomów niżej. Ale najwyraźniej uznaje, że to mądre. Kim ja jestem, żeby się kłócić z taką, a nie inną logiką? W każdym razie jest tu dużo skurwysyńskich ptaków, z którymi nie zamierzam się użerać.
Głównie przez to, że latają, okej? Okay? Nie, to naprawdę nie jest nic innego. Gdyby to byli przeciwnicy na ziemi i robili dokładnie samo, poza lataniem, to z wielką chęcią bym się z nimi pobił. A tak to niech spierdalają. No i tutaj jest prawa część medialionu do Vindictus. Czyli to, co myślałem, że mam, a czego nie miałem. A Vindictus to jest ta, do której teoretycznie możemy jechać. Ona się znajduje, dokładnie już wam mówię. O tutaj, to jest ta winda. I ona prowadzi bezpośrednio do Altos. A oprócz tej windy jest jeszcze możliwość, żeby po prostu wejść tam tak zwanym ukrytym tunelem. Ktoś się gdzieś pojawił. Tutaj generalnie będzie paru takich przeciwników, którzy pojawią się nagle znikąd i radzą uważać na plecy przez to. Zwłaszcza, że no jest to, tak jak mówiłem, lokacja Dragon Barrowa, więc przeciwnicy tutaj potrafią nam wyrządzić jednak krzywdę, nawet pomimo tego, że jesteśmy na dość wysokim poziomie. I mają też nieprzyjemną tendencję do pojawiania się nam za plecami. Nigdy z tym nie skorzystałem. Znaczy ja podejrzewam, że może to powiedzieć zdecydowana większość osób tak naprawdę. Bo żeby skorzystać z tej windy, trzeba dostać się tutaj, tak? Co jeżeli ktoś nie przebiega, jest mało prawdopodobne. Przez to jak skurwysyńskie są te ptaszydła na dole. A tu jest jeszcze jeden kolega. Jeszcze jeden za nami. Nice. No i dobra, to chyba będzie wsio na razie. Tutaj na dół nie radzę spadać. Gdzie natomiast radzę spadać, to wciąż nie tu. O, dobra. Zdążyłem, a tu jest jeszcze łucznik. Czy mi się wydawało, czy się pojawił jeszcze ktoś? Nie, wydawało mi się. Tu się spadało. Dobra. Możemy sobie spać tutaj. Tutaj gdzieś był szczur, z tego co pamiętam. Dobrze pamiętam wyjątkowo. Spójrzcie, ile on mi zadaje. Ja właśnie wskoczyłem na tego szczura. Nie podoba mi się, że te skrzydła tak osoby te ekipują. Ciekawe właśnie. Mogę. Hech. Aż w kolci, żeby to spróbować i w ten sposób zrobić. Ej, to im zadaje obrażenia, tylko nie wiem czy widzieliście, ale oni wciąż mają sporo HP po tym po nalecie, więc wolę ich w ten sposób nie tykać generalnie. Dobra, tu jest mały szczuras. Jest to cizna. Bo czemu kurwa nie? I tu jest duży szczuras. Który ma obrzydliwie dużo HP. A jak spadniemy sobie na dół? A mamy świecący się na ładny złoty kolor. Lada Gonsalsio. No i dobra, teraz to już rzeczywiście będzie takie legitnie wszystko, kurwa wszystko. Poza tą jebaną wieżą, do której nie ma zamiaru się udawać obecnie. Ale też jakby im bardzo zależało, to pewnie mógłbym sobie założyć Lada Gonsalsio. Tylko on jednocześnie dość znacząco mi zmieni damage negation, bo mam w tej chwili 34. A jakbym założył na to miejsce Soul Seala, to spadnie mi do 24. Spójrzcie. I zastanawiam się, czy to jest opłacalne. Moim zdaniem tak średnio. Jednak od pewnego momentu te... No bo to w sumie jest 20 poziomów, tak? Od pewnego momentu te 20 poziomów, zwłaszcza w momencie, kiedy dają nam punkty w Dexa,
nie są aż na tyle przydatne, żeby z nich korzystać. Weźmy sobie domy, żeby poziom wydać. I wydaje mi się, że po prostu legitnie sobie pójdę przez tego. Tunel jako tako. Trochę na zasadzie, a czemu nie? Bo oczywiście mógłbym pewnie sobie grzecznie i kulturalnie pojechać windą, ale po co? W tunelu będzie fajniej i ciekawiej. Ale czy def i HP nie rosną na tyle? HP może, bo dodaje mi to jakieś 160 HP. Właśnie obrona mi spada, w tym jest rzecz. Bo właśnie po to pokazywałem tą różnicę w Damage Negation. Więc no nie powiem, że obronowo to się opłaca, tak? Staminy też na chwilę obecną nie potrzebuję aż tyle. Więc wydaje mi się, że po prostu bez tego Sosila jako tako się obędę. Sniffing Stone 5. Generalnie ten tunel, do którego właśnie się udajemy, to jest miejsce, gdzie można dostać sporo dobrych materiałów do upgrade'u. Czekaj, bo o czym my mówimy? Zakładam sobie Radagon Sosila na resist... A, w sensie, że defense mi rośnie, tak, ale on rośnie mi o 4. Ponownie tego, że... Być, o 4. No tak, o 4. A negation mi spada o 10%, no to... To naprawdę mi tego nie wynagrodzi. Zwłaszcza, że no mówię, no... Dex nam daje dosłownie 0, tak? Bo nasza broń nie ma żadnego skalowania z Dexa. Nawet nie jest tak, że ma małe, ma zerowe skalowanie z Dexa. Więc te 5 punktów Dexa daje nam literalnie nic. 5 punktów HP-ki trochę nam daje. Stamina może nam się będzie przydawać, jeżeli znajdziemy jakieś porządniejsze pancerze. Więc tak naprawdę to jest 5 punktów siły, które i tak już dostajemy z talizmanu. A powyżej 60 to ile się dostaje ma dużo mniejszy wpływ. I 5 punktów HP, czyli coś, co jest najbardziej opłacalne, ale też pytanie, czy jest wynagradzane przez to, jak dużo spada nam damage negation. Więc moim zdaniem to jest bardzo dobre, kiedy mamy powiedzmy jakiś na przykład 40 poziom, tak? Bo dostajemy powiedzmy proporcjonalnie dużo więcej poziomów, zanim jeszcze możemy ładnie sobie statystyki rozłożyć i tak dalej, tak? Także na przykład, nie wiem, potrzebujemy tych poziomów, żeby wynagrodzić sobie statystyki, tak? Brakuje nam Dexa na przedmiot, więc zakładamy Sorcera, tak? Możemy nosić broń o parę poziomów wcześniej, tego typu rzeczy. A tak... Im później w grze, tym mniej się opłaca. A tak swoją drogą, czy mi się wydaje? Tak, kurwa, zdążyłem sobie tam mieć Poisona. Właśnie zastanawiałem, czy je widać i czy można je zniszczyć. Widać je widać. Zniszczyć się... No, dać się da. Ok, czyli drugiego tu już nie było. I pytanie, czy ja mam coś? Nie. Czy ja mogę sobie wykartować? Jak najbardziej. Biorąc pod uwagę, że parę ich mogę zrobić, to czemu nie? Mam broń pod inta. To jest skalowanie des inta, okej. Okay. Założenie Marika Scarsila wzmocni mi obrażenia o 2. Naprawdę się nie opłaca. Ulala. A ja on przeżył hita. Rzeczy przeżywające jedno uderzenie, moja największa słabość.
bo potem jestem przez 10 sekund po ataku bezbronny i nie mogę dosłownie nic zrobić. Najgorzej. Ulala. Właśnie, po coś kojarzę, że ludzie robili te... Ej, rzeczywiście. Ej, bo ja zaraz umrę od Lida i będzie się pana rozdawa. No, że ludzie używają tych ataków z przykucu, bo są takie szybkie jako tako i może rzeczywiście coś w tym jest. Jakkolwiek głupio i idiotycznie wręcz to nie wygląda. Oni mają na tyle dużo w redukcji, że nie wiem, czy te dwa siły ataku by dało mi chociaż jeden punkt obrażeń. To nie jest też błokające, jest też błokające. Sombra 4. Mamy somberów, które są je do 9, więc nie będę kłamał, że te 4 przyprawia mnie ataki nagłego śmiechu gdzieś tam w środeczku. Musiałem te sobie, żeby flaszki zagenerować. Nie ukrywam, że za pierwszym razem byłem tutaj bliżej jakiegoś 50 poziomu i tę lokację przechodziło się znacznie gorzej. Na pewno duży wpływ miał fakt, że przechodziłem grę na samym początku, mając założone Sorcile, Scarcile i mając bazowy Vigor. Możecie się domyślać, wiecie, tak, to jest taka drobna wskazówka, ale możecie się domyślać, że byłem dość papierowy. I generalnie, jeżeli miałbym komuś polecić taki styl gry, to raczej bym tego nie robił. Nie, żarty żartami, ale odkąd zacząłem jako tak ogarniać, jak działają te Scarcile, Sorcile i tak dalej i zacząłem sonnie wydawać statystyki, to Elden Ring stał się, powiedzmy, dużo przyjemniejszą grą poza endgame'em, gdzie niezależnie od tego wciąż jest skurwysyńską momentami. Też bym powiedział, że większość gry tak naprawdę da się przejść w miarę rozsądnie za pomocą tych. Za pomocą UGS-ów, a ta końcówka, no... Chciałaby na ten temat porozmawiać. Dobra, zaraz jeszcze parę nietoperków podleci. Podleci czy nie podleci? Podleci czy nie podleci? Nie chciałem podlecieć, to ja podleciałem do nich. Nie, bo inaczej mogłbym im przeszkadzać po prostu wchodzenie na drabinę i to jest strasznie upierdliwe. Wiecie, człowiek chce tylko wejść na górę, a tu dziab, 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 dziab. Człowiek spada z góry drabiny, zabija się. Temu nie można było zapobiec, ależ ta gra jest niesprawiedliwa. Ale przecież mogłeś ich zabić. Nie, nie mogłem! Mogłeś. Nie, nie mogłem. Kurde, szkoda zaczynać się walczyć z tymi przeciwnikami. Bo przynajmniej ładnie śpiewają. Tutaj możemy sobie wejść na górę i znaleźć tam na górze dodatkowe przedmioty plus ośmiorniczkę moją ulubioną. Cześć Grzegorze. Czy ładnie to nie wiem? Znaczy nie wiem, mi jakoś tak w miarę się podoba jako tako. Tak brzmi przyjemnie dla ucha, o tak powiem. Może ma to sobie coś takiego z niego na zasadzie, że ma zwodzić ludzi i w ogóle. Nie wiem. Mówię. Mi to odpowiada. A jedno. Nice. Duży kolega trochę miał wyjebane. Nice. Ej, ład.
I tak to ja mogę grać. Smithing 3. Zakrzywiony miecz Boga Węża. Albo Boga Węży. Nie zależy co to miał przez to na myśli. To wygląda jak miejsce, z którego można bezpiecznie spać, dlatego to zrobię. Elden Ring ma czasami bardzo dziwne metody radzenia sobie z tym, czy z jakiegoś miejsca można spać, czy nie. Tak swoją drogą. Bo bywa tak, że spadnie się na przykład pół wysokości, zatrzyma się. Można teoretycznie postawić krok w bok. Spadnie się dalej i nagle zalicza to jako pełną wysokość spadku. To jest takie dziwne. Na kurde nie dałem rady. Tak wam powiem, że jak się przychodzi, to bez umierania ta lokacja zdaje się jakaś taka krótka, szybka. Niesamowita sprawa, wiem, ale... Zmieniam do innej szybszej. Znaczy generalnie ja bym powiedział, że Elden Ring... Może nawet nie tyle Elden Ring, to ogólnie Soulsy... Są dużo przyjemniejsze, przynajmniej dla mnie, do grania, jeżeli chodzi o broń szybko, przez to, że mamy bardziej swobodę nad tym, co robimy, tak? Że nie jesteśmy zawieszeni w animacjach tak długo. A to naprawdę czasem potrafi mocno zaboleć. Nie wiem, czy pamiętacie jaszczurkę, która broniła Moonveila. Teraz mamy jego starszego kolegę. Magma Wyrmacher. To niestety będzie żegał równie dużo co jego kolega z tunelu. Oczywiście, że tak. A przynajmniej dużo odbywa. O Jezu, ale się wjebałem w to. Błagam, nie bie. Urywa! Ten atak jest tak frustrujący, bo przez jego większą część po prostu nie można nic zrobić, no. Bo jego całe ciało wtedy się staje hitboxem. Chyba jedną po prostu, tak. Ulala. Chyba on teraz sobie zażyga miecz. Oznacza to też mniej więcej tyle, że wchodziłem w drugą fazę w tej chwili i staję na dwóch nogach. A tak potrafi instakillować, jak się przejdzie, to zrobimy za szybko, tak by the way. Olala. Czy ja go jest tak... Myślałem, że go jest tak gadałem. A, to po ataków, kiedy już zadają. Tak. Stoję w lawie. Podłoga to lawa. Jezu, ile mam HP! Olifa, kiedy jeszcze chyba straciłem? I widzicie? Z Sosinem bym tu umarł. Ogólnie, jeżeli chodzi o granie magiem, to Elden Ring jest pod tym względem... jakby to ująć? Ja miałem bardzo binarne odczucia, jeżeli chodzi o granie magiem w Elden Ringu. Bo to było, że albo gra się absolutnie okropnie i nieznośnie na poszczególnych bossach, albo gra się idiotycznie łatwo na poszczególnych bossach. Tak jakby nie było tego elementu pomiędzy. Dwie takie, albo... Dwie takie też powinny wystarczyć, mam nadzieję. Yep. Wydaje się, że teraz próbuję dobić po prostu do 60 bigoru, a potem będę się zastanawiał co dalej. Bo z runą i z talizmanem mamy w tej chwili już 60 siły jako tako, więc ten tak zwany soft cap mamy osiągnięty. A powyżej niego już ładowanie dalej punktów nie daje aż tyle efektu. Problem z ganiem magiem pojawiały się wtedy, kiedy przeciwnicy są bardzo agresywni
i nie dają za bardzo czasu na to, żeby w jakikolwiek sposób rzucać czarę. Przedostatni boss w Elden Ringu, moim zdaniem, jest tego świetnym przykładem, kiedy jego ataki w dużej mierze potrafiły zajmować całą arenę i trwać krócej niż jeden mój cast normalnego spela. Przy czym ja jestem jeszcze trochę skrzywiony, że tak to ujmę, tym, że grałem na starszej wersji Elden Ringa przed buffami do speli, gdzie tak naprawdę jedynym spelem, który się opłacało sensownie rzucać, był Rocksling, bo pozostałe spele albo zadawały za mało, albo kosztowały idiotycznie dużo. W międzyczasie jeden z pierwszych patchy dość mocno zbuffował spele, przez to, że właśnie wszystkie komety, nie komety, glintstone'owe ogólnie spele, które nie były kamehameho, one... Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o obrażenia, to aż tak dużo się nie zmieniło, ale kosztowały naprawdę sporo więcej, przez co... Przez większość gry nie było z tym aż tak źle, tak? Ale od momentu przejścia stolicy w dużej mierze po prostu nie starczało many na to, żeby pobić bossa gdzieś tak chociaż do połowy HP, nawet mając jakieś 10 stosów na manę. Tak. Yangcham? To prawie jak Yamcha. Generalnie wejście do Altus odblokowuje też jako taką sytuację z festiwalem w zamku. Jest to taki trigger, który... bez którego ten festiwal się nie rozpocznie. Tak. Wydaje się, że był jeszcze jakiś, ale w tej chwili do końca nie pamiętam, który to był. Patrzcie na tego biednego konia. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions! Ależ piękny Zweihander. To wygląda jak typowy Zweihander. Ciekawe, czy on może tym nie trafić i zadać mi obrażenia. General Radan is there, even now, divested of his wits, devouring corpses, and howling at the sky. Zgaduję, że trzeba się im więc zająć. W porządku, zróbmy to. Tak jak wcześniej te drzwi tutaj były kompletnie zamknięte, tak teraz są otwarte i możemy sobie grzecznie i kulturalnie przejść tam, gdzie chcemy. Tutaj mamy Smithing Stone 6. Tu zaś windę, która prowadzi na dół. I upewnię się, czy jeszcze czegoś nie ma. Mamy zamknięte drzwi, ale to tym się nie przejmujemy. Zjeżdżamy na dół. Generalnie walka z Radanem ma jeden gimmick, co do którego zastanawiam się, czego wykorzystywać, czy nie. Bo jak zostało to określone, jest to festyn Radana, tak? A wiadomo, festyn ma to do siebie, że przyciąga ludzi. Zazwyczaj przynajmniej. I tutaj też jest to rzeczą. W związku z czym do walki możemy przywoływać sobie NPC-ów. Tylko nie jest to tak, jak normalnie bywa, że przywołujemy ich przed walką i wchodzimy na arenę. Tylko znaki pojawiają się już na samej arenie. I jeżeli ktoś zostanie pokonany, to
możemy go przewołać podobnie. Ja nie wszystkie te... Fakt. Wszystkie te znaki są zaznaczone w taki świecący sposób. Jak te tutaj na przykład. I jeżeli ktoś zostanie pokonany, to mówię. Możemy go teoretycznie przynajmniej pokonać... Tak, pokonać. Przytrwać jeszcze raz. Au. Au. Dobra, na prośbę widzów spróbuję go pokonać normalnie, biorąc pod uwagę, że mamy dość silną broń. To nie powinno być aż tak źle. Aczkolwiek nie wykluczam, że łatwo też nie będzie. Dobra, wyleczmy się. Pull. Dobra, to było akurat nice. O, to trafiło. Nie spodziewałem się. A, dobra. Radan sobie skoczył. Pierwsza faza poszła skakująco szybko. Jakby się ktoś pytał, gdzie się podział Radan. To jest moja odpowiedź. I po chwili wrócił. A, dobra. Ja generalnie nie jestem dobry w walce konno. Więc będę się po prostu starał trzymać go tak blisko jak się da. Tak swoją drogą, wiem, że ludzie strasznie narzekają na te skały, ale jak z nim walczyłem... Au. Tak jeszcze dosłownie nigdy mi się nie zdarzyło, żeby te skały we mnie poleciały. Możesz przestać. Okej, to jest pierwszy raz, odkąd gram w Elden Ringa, żeby te skały we mnie poleciały. Nie ironicznie. Ulala. Ażem to zrobił. Zgaduję, że to jest taka opcja, powiedzmy, dystansowa po prostu. Sądzę! O Jezu. Nie ukrywam, że drugą fazę zazwyczaj przychodziłem dużo szybciej niż teraz, więc część ataków widzę tak naprawdę po raz pierwszy. O. On jakoś daleko odjeżdża. Tak, kurde. Myślałem, że to zrobię efektownie. Oj. Jeszcze jeden. Nice. Czy on powstał sobie nasz miecz? Nie do końca. Ale co zresztą mogę za chwilę udowodnić jako tako. Mam podobny miecz trochę, ale nie jest to miecz ten sam. Chyba że tego Clifforda wielkiego jebanego wilka. I know, right? To jest jeden z tych bossów, na którego strasznie kurwiłem jako mag, bo on nie daje ci spokoju kompletnie. Nie dość, że cię atakuje bezpośrednio, to jeszcze przywołuje te dudne Glintstone Blade, które nie pozwalają ci kastować w tym czasie. I to jest przez to tak frustrujące doświadczenie. Przynajmniej jako mag. W każdym razie no, pokonanie Radana sprawiło, że gwiazdy się ruszyły. Te spadające również. Dostaliśmy komunikat, którego nie było na początku, kiedy gra wychodziła. I uwierzcie mi, że z początku, kiedy ta gra wychodziła, to kompletnie nie wiedziałem, że ta walka miała cokolwiek zmienić. Czym się chętnie? Ten znak pojawia się o tu. I bez tego znaku kompletnie bym nie wiedział, gdzie spadło to, co spadło. You see that afterwards? Falling star right before our eyes. I can't fathom how Radan is holding back something that scale. Biorąc pod uwagę, że Radan korzysta z magii grawitacyjnej. The path has now been cleared. To Nokra.
Irani's fate will be decided. Let's meet where the falling star lit the earth. Tak swoją drogą z magią grawitacyjną jest pewna jeszcze zabawna rzecz związana, jeżeli chodzi o Radana. Mianowicie Radan używał jej, żeby jeździć na swoim koniu. Bo jak zapewne widzieliście, no generalnie Radan był raczej z tych większych niż mniejszych, a jeździł na koniu takim raczej normalnych rozmiarów. I mógł to robić właśnie dzięki temu, że korzystał cały czas z magii grawitacyjnej, żeby mu sobie na to pozwolić. Anyway. Otrzymałem emocji Membransa. A mieszkę ma Adam to Starscourge Greatsword. I jest to z jednej strony powiecie, o przecież to pojedynczy miecz, a przecież on miał dwa. Moja odpowiedź na to będzie już za chwilę. Ja tylko chcę wrócić z powrotem do ogniska Adana. Dojście do niego, bo ci jebani magowie. Hech. Wystarczy nie umierać. Dziękuję, dziękuję. Służę pomocą. Tam. Okej, tutaj. Więc generalnie Starscourge Greatsword jest teoretycznie jednym mieczem. Nie przejmuj się fatalem. Jak widać, atakuje jak pojedynczy miecz. I ma fajny weaponet. Bardzo fajny weaponet, zwłaszcza jeżeli chodzi o craft control. Ale power stansując wyjmujemy drugi miecz. I jeżeli power stansujemy, to L1 wciąż wykonuje blok, ale mamy to jako po prostu ataki dwuręczne to jest efektywnie power stansowane. Atak jednoręczny, tak jakby. Czyli to, co normalnie mamy na L1, to mamy tutaj na L1, jeżeli trzymamy miecz Radana dwuręcznie. No także jest to podobna rzecz, ale nie do końca. Tak w bardzo dużym skrócie. Teraz idę popełnić ceremonialne sudoku, nie przejmujcie się mną. Czy jakoś tak. No bo oprócz tego, że to jest jedna wielka jebana pustynia, na której nic nie ma, to jednak coś to jest. Jest tutaj pewne skurwysyństwo matki natury, do którego z jednej strony nie chce iść, a z drugiej strony chce iść. Otóż, jeżeli przejedziemy zdecydowaną większość tego pustkowia, na którym nic nie ma i przecież normalny gaż by tego nie zrobił, swoją drogą, w moim zawodzie normalny gacz by tego nie zrobił, to bardzo śmieszne stwierdzenie. Bo czasami sobie tłumaczymy, że nie, no przecież normalny gacz by tego nie zrobił, więc nie ma co tego zgłaszać. A potem jednocześnie sobie przypominam wszystkie komentarze, o my, jak QA mogą nie wpaść na coś tak oczywistego. I jest taki lekki dysonans. Anyway, nie wiem, czy to już stąd widać, ale tutaj, przy całym brzegu, znajduje się wejście do katakumb. I te katakumby są absolutnie skurwysyńskie. Dlatego wiem, że będę się świetnie bawił. Nie, nie będę. Ależ ja kurwa nienawidzę tych katakumb. Holy fuck. Warded Catacombs. Tak, katakumby mają jedną ważną cechę. Mianowicie są przynajmniej częściowo zamieszkane przez walczących ze sobą nieumarłych żołnierzy. Tak jak robił to tutaj. Wiecie, co to dla nas oznacza? Może mieć na nich kompletnie walone. Normalno. A tego kolegę tutaj już nie jadę mieć wywalone, bo on trochę mocno bije. A drugą fajną cechą tutaj jest to, że przeciwnicy bardzo intensywnie się teleportują. To jest bardzo nieprzyjemne w odbiorze, że tak to ujmę. Uchigatana.
A mi ogólnie katany w Elden Ringu są super. Głównie przez to, że bleed jest OP. Ulala. Tutaj mamy dwóch oponentów, z tego co widzę. Przy czym to zwykli żołdacz, więc raczej nie ma co się nimi za bardzo przejmować. Tutaj jest nie, że powiem właśnie. Przez to myślałem, że to za mną ktoś idzie. I z tym kolegą muszę uważać generalnie, chyba że... Stawię do jego. Esa. O. Na jedno. Ej, łap. Szlak! Stamina, o Boże. No dawaj. Nie. Chyba nie, to nie. Maski bez, jak to mówił. No i dobra. Możemy sobie grzecznie i kulturalnie spaść tutaj. Przy okazji mam tutaj parę tych nieszczęsnych impów. Te przeciwnicy do lokacji, w których zazwyczaj je spotkamy, mają od zajobu HP. O jedu. Albym się udupił. Dobra, wszedł stagger. Bardzo dobrze. Czy tu coś jest? Nie, nie powinno być, więc po prostu sobie to zgarnę. Trochę żołnierzy radana. A? Niestety na hita to nie pada. Aż tak dobrze to nie ma. No, też nie ukrywam, że pod koniec gry przeciwników, którzy są niewrażliwi na blit, jest przynajmniej paru. O, tak, kurwo. Ej, niedobrze. Ale zostałem skakowany. O Boże. Ej, przestań tak skakać, co? O. Fajny damage. Idź w chuj. No bo najważniejsze, co chciałem zrobić, to ciągnąć za wajchę. I teraz zdaje mi się, że po prostu sobie wrócę dla z własnego bezpieczeństwa, żeby mieć i manę, i estusę do pełna. I przy okazji chyba mogę jeszcze jeden poziom wydać. Tak, mogę. Wiadomo, no zespawnuję te przeciwników, którzy tutaj się bili, ale biorąc pod uwagę, że oni w dużej mierze biją się ze sobą, to możemy ich raczej olać. No i dobra, zaczynajmy czyste tony wyśmienitej zabawy. Puste katakomby? Po moim kurwa trupie. Beauty Spirit! Aż ja się kurwa nienawidzę. Ogólnie, im większy przeciwnik, tym jest większa szansa, że go nie będę lubił w Elden Ringu. Głównie dlatego, że pasa kamery przy dużych przeciwnikach potrafi nawalać. Nie czeka, że cię walczyliśmy już z podobnym przeciwnikiem w zamku Stonevale. Ale no. Tylko, że tam nie był on związany z Carletrotem tak jak jest tutaj. O Boże! Jestem w chujowym położeniu.
Dobra, to mnie jest. O-o. O-o. To nakłada skalę to, co jest niepokojące. Ja jestem bezpieczny, tylko muszę odejść od ściany, bo kamera wariuje przy ścianie. Dobra. Au! Jezu, ta kamera! Nie da widzę bez kamery w walkę z dużymi przeciwnikami, jedu! Spierdoliłem się w to. Odejdźmy. Zdążę, zdążę. Boże! Nienawidzę ogromnych przeciwników w Elden Ringu! Trafił mnie. Odejdę, od tego odejdę. Tutaj jestem w miarę dobrym położeniu. To mnie nie powinno trafić. Estus? Kurwa. O Boże, jebany Scarlet. Au. Jeszcze już zaraz umrę. No. To mnie nie powinno trafić. I tak jestem martwy od Dota, więc machnę ręką. A biorąc pod uwagę, z czym przyjdzie mi się mierzyć jeszcze pewnie nie raz, bo znam swoje tendencje do walczenia z tym cholestwem, to chyba nawet nie będę narka łykał, bo... A nie, nie mogę używać tego bez narka. Czyli muszę... Oh well! Czyli jednak muszę używać do narku. I tak będzie. A granie, czy rozmiar nie wpływa na zwinność? No, niestety tak to w tej grze działa. Przecież ich może być gigantyczne, a przy tym w cholerę zwinny. Moje dusze leży na drugim końcu pokoju, ale to nic strasznego, bo ich takich tutaj nie ma. Wiedziałem. Za wcześnie zalowałem. O, i w kadę to do tego dochodzi. Nice. Aż nie nice, ale... Au. Czy mogę? Okej, najwyraźniej mogę z opóźnieniem. Po prostu się pobawię na odlokowanej kamerze i będę się trzymał jego prawej strony, bo to zazwyczaj działało. Na ten atak akurat wolę być lokowany, bo pozwala mi w miarę dobrze odolować od niego. Dobra, tutaj muszę uważać na to, co jest na ziemi. Chcę się wystosować. Dobra. Na, kurde, za wolno. Au. Estus. Możliwe, że dalej szybko używam tych estusów. Nie wykluczam, ale jednocześnie boję się, że nie będę miał za bardzo ku temu okazji w przeciwnym wypadku. Aha. To mnie nie powinno zabić.
Ciao. Jezu, ale się nienawidzę tych przeciwników. Powiem tak, dajcie mi możliwość ustawienia kamery po swojemu, a gwarantuję wam, obiecuję, że wyjebię sobie kamerę na sam początek areny, tylko po to, żeby widzieć się bossa, jak atakuje, bo tak to stoimy pod bossem i nie widzimy, kiedy on wykonuje większość ataków i jakie ataki wykonuje. To w grze gra opiera się na tym, że mamy dodżować, bo... Znaczy, mamy dodżować na podstawie jakichś tam... z braku lepszego określenia... teli, które ma atak przeciwnika, no to... jest absolutnie chujowy design. No powiedz mi szczerze, ile stąd widać? Jak odejdę, no to jasne, ale... Nie każdy build może sobie pozwolić na to, żeby odejść, tak? Ulala. Żebym się w to wyjebał. O tym to nawet nie będę nic mówił. Okej, to było okropne. Zdążę? Dobra. Estus. Czy on już wybucha? Tak. Okej, nie mam już many przy okazji. A Boże, on jeszcze tam leluje potem. Ogon. A Jezu, nie sięgam. Au. Estus. A tak wyskok nie wszedł kompletnie. Dobra, tutaj to zwiedziłem kompletnie. To mogę Estusa łyknąć. To był grid trochę, ale... Kurwa, nie zdążyłem! To była akurat moja wina, okej? Okay? Dawaj! Łyka jest Estusa. O Boże. To mnie nie trafiło. Au. Au, kurwa mać! Aaaah! Powinien to zrobić wcześniej. I zdaję sobie z tego doskonale sprawę. Nasze obrażenia odrobinę wzrosły przez ten Exalted Flash, generalnie. To na pewno. Tylko to też nie jest buff, który trwa jakoś specjalnie długo, powiedzmy, tak? To mnie nie miało teraz trafić.
Edo. Przegiam, z każdą walką idzie mi teraz gorzej. Zdążyłem. Z tym już, nie? Au. Au. Dobra. Jezu! Moja ulubiona część o każdej walki w jakichkolwiek Soulsach musi być ta, w której boss może mieć kilka ataków, które wyglądają niemalże identycznie. O, super. To ładnie weszło. Co planujesz? Ja potrzebuję staminy na pewno i nie da się tym trafić. Nice. O, ja zalowałem się w tak, idiota! Au. Au. Estus. Były dwa skale, co? Jeszcze kurwa nie widzę tego przecinka, Jezu Chryste. Wiem, że Sevika tu nie ma, więc na szczęście nie usłyszę moich herezji, ale wolałbym walczyć cały dzień z Malenią niż z tym głównym. Ja nawet w tym momencie nie przesadzam. Bo walcząc z Malenią przynajmniej widzę, czym ona mnie atakuje. Nawet jeżeli wiem, że ataki są trochę bullshitowe do unikania, to mówię, no... Nie czuję, że jestem jebany w dupę przez kamerę, tylko bardziej przez swój brak umiejętności, jeżeli już.
Ja sobie to zagram na spokojnie, na bezpiecznie, nie spieszy mi się nigdzie. Czy jakoś tak. Zawij jeszcze ten bieg biega, tak? Au. Au. Zapominam o tym, że on ma taki combo. Nie będę kłamał. Bardzo tego pożałuję? Nie aż tak. No, ja nie trafiłem. Co on robi? Nic. A, to jest mój ostatni weapon art. On wybuchnie. Nice. Byłem pewien, że on mi ten złapał. Idź w chuj, kurwa. Najważniejszą rzeczą, po którą się tutaj przychodzi, jest tak naprawdę Golden Seed, a nie cokolwiek innego. I tego się będę trzymał. A już ja kurwa nie znoszę tego przeciwnika. Jezu Chryste. A co gorsza, to nie jest ostatni raz, kiedy się z nim spotkamy. Ech. Ech, ech, ech. Dobra, zobaczmy, co to za krater się tutaj wytworzył. Tylko najpierw sobie poziom myknę. Bardzo ciekawe zjawisko. Zdecydowanie nie przeczące prawom fizyki ani nic takiego. Naszym celem natomiast będzie zejście tu na dół, tylko za cholerę nie pamiętam, od której strony się szło. Chyba od tamtej. I nie, spadek stąd nie jest bezpieczny, nawet nie próbujcie. Znaczy inaczej, może być bezpieczny, ale ja zdecydowanie nie mam zamiaru testować tej teorii, mając lunarki jako metodę korzystania ze sprzętu. Dobra, gdzie teraz? Czy jestem w tym miejscu? Ja mogę być w tym miejscu. Bo tu się nie spada. Czy ja pojechałem z tej strony? Być może. No tam wygląda, jakby bardziej się spadało, więc chyba ma to więcej sensu, żeby tam pojechać. Ach, myk na dół. Tutaj sobie skaczemy i skakało się tu. Ups. No, ta dziura, która się tutaj otworzyła, prowadzi do wspaniałych, dawno zapomnianych ruin. Albo przynajmniej tak to wygląda. Bo bynajmniej nie powiedziałbym, że to miejsce w jakimkolwiek dobrym stanie. Może to tylko kwestia tego, że spadł jakiś, nie wiem, meteoryt albo coś. W każdym razie, witamy w Nokron, wiecznym mieście.
Ten sam, w którym byliśmy wcześniej, powiedzmy, na dole. Zresztą widzę stąd nawet kawałek rzeki Siofe. Żeby się tutaj dostać, trzeba albo używać glitcha takiego jak próbowałem zejść na którymś ze streamów, albo właśnie pokonać Radana. Inaczej wstęp tutaj jest surowo wzbroniony. I generalnie można tutaj bardzo łatwo się wypierdzielić przez platformy. I trzeba uważać na te amorficzne gluty, które będą próbowały nam przeszkadzać na wszelkie możliwe sposoby. Niech te będą się zmieniać w wyrzutnie pług wieczego. Na szczęście nie są jakieś straszne. Dobra, chcę najpierw tutaj skoczyć, upewnię się, czy tutaj niczego nie pominę. Bo ja stąd przyszedłem, więc jak to coś to tu. Tam widzę, że coś się świeci na pewno. Nope. Nie tym razem. To mnie powinno trafić. Nie na sobie mój, że jest inaczej. Runark. O! Akurat parę straciłem, więc idealnie się składa. Nie żenę szkolową. Ja nigdy bym nie szkolował. Już ja bym śmiał. Złote rum 6. Tutaj mamy... Silver Tear Husk. Wow, wow, wow. Nie strzelaj tak we mnie. Znaczy, żeby nie było, to też nie jest tak, że oni zadają jakoś Bóg wie ile, tak? Ale mimo wszystko trzeba zauważać. A tutaj nawet bym się nie dziwił, jakby mnie to odrzuciło, szczerze mówiąc. Tutaj jest mimo wszystko dość ciasno. I bardzo łatwo jest, nawet przez jakiś głupi przypadek, spać się w dół, a na dole nie zaskoczę was pewnie tym, że nie ma za bardzo jakiś dużych szans przeżycia, patrząc na to, co to na dole jest, a konkretnie nic. Chyba tutaj sobie tędy idziemy. Skakujemy tu. Właśnie, bo ja przecież zbliżam się do mojego absolutnie kurwa znienawidzonego bossa w całej tej jebanej grze. O mój święty Boże. Aż ja sobie właśnie o tym przypomniałem i nie chciałem sobie o tym przypominać. Dobra, nie będę tutaj robił jumping ataków, bo też podejrzewam, że jest za duża szansa, że się wywalę. A przeciwnicy nie są tego walci mimo wszystko. No to jest dość dziurawo, więc radzę na to uważać. Grejsik przykręca i siędziemy. Nie straciliśmy jako dużo HP, ale nie planujemy się też cofać, więc nie ma powodu, żeby nie siadać generalnie. W samej tej części Neokron też nie ma jakoś specjalnie dużo rzeczy, więc można ją w dużej mierze przebiec, jeżeli nam nie zależy na takim dokładnym, kompleksowym zwiedzaniu. Gold Glove World pozwala nam kupywać zarówno materiały do ulepszania popiołów, a jak wszyscy wiemy, ja z nich nie korzystam, więc jest to dla nas generalnie mało wartościowe. Granie z popiołami jest tego typu mech, że dla tych, którzy byli na streamie Civica, to pewnie kojarzą jego wywód na ten temat, że on dość mocno... Gra była wokół nich raczej projektowana i to czuć. Że jest sporo przeciwników, którzy zdają się kompletnie popierdoleni, a z nimi są w porządku. Są tacy, którzy bez nich są w porządku, a z nimi są idiotycznie prości. Ogólnie jak to zazwyczaj bywa, no... Generalnie AI często sobie nie radzi z tym, że jest więcej niż jeden przeciwnik na raz. Jeszcze nawet nie mówię o tym, jak bawiliśmy się z Civiciem bardzo dobrze na tym, na koopowym modzie, który pozwala się generalnie przywoływać w wielu różnych miejscach. I... Z tego czy innego powodu ktoś padł na świetny, genialny wręcz pomysł,
że jeżeli któryś z graczy umrze, to boss bardzo długo jest sfokusowany na tym graczu, który umarł. Przez co... drugi gracz może go klepać... Inaczej, jeżeli podejdzie się w mili, to aż tak bardzo tego nie czuć, ale z pelami można go klepać tak naprawdę tak, że... Można go zabić po prostu, tak że on na ciebie nie przerzuci. Daję to. Tam jaka pinda to. Spinning piątka, parę materiałów. Mówię, to jest dużo jakichś takich bardziej powiedzmy materiałów do craftingu albo czegoś ten deseń. Chyba nic nie będzie jako tako. Jeszcze tylko się upewnię. Więcej materiału do craftingu. Jeszcze więcej materiałów do craftingu. No dobra, schodźmy na dół w takim razie. Mamy też złotego Foggate'a, co zwiastuje rychłego bossa. Coś mnie biło. A, już widzę na co. Już mnie nic nie bije. Ha, ha, ha. Mam wrażenie, że coś jeszcze tu było, ale jako, że nie mogę tego znaleźć, to uznaję, że tego nie było. Najprostsza, najbezpieczniejsza i najmniej wyczerpująca cierpliwość metoda. Tam ktoś biega, ale nie wiem, czy chce mi się iść. A, złoty rund 7. Zaatakuje mnie? Nie. No to wywalone. Ja zastanawiam się tylko, jak bardzo chcę memować tego bossa. Ale wydaje mi się, że ten boss jest na tyle prosty, że pokuszę się o coś bardzo ambitnego. Czyli bicie go bez broni. Właśnie na potężnego bossa. Oto i on, potężny boss. Ja sam. Potężne dwa obrażeń. Nie, dawaj, nie róbmy tego. Szanujmy się. Czy ja założyłem ten miecz? Tak. Gali Mimik, który, jak nazwa wskazuje, jest praktycznie nami. I to, co ma założone, zależy od tego, co mamy w momencie, kiedy albo wchodzimy na arenę, albo go odpalimy. Jedno z dwojga. Więc zdejmując broń przed walką, dzieje się to, co widać. Jako, że nasze pięści nie są zbyt potężne, to boss też nie jest. Nikt nie powiedział, że każdy boss musi stanowić wyzwanie w Elden Ringu. Silver Tear Mask. Z tego co pamiętam, Silver Tear Mask jest dość ciężki. Tak. Sprawia, że zadajemy mniej obrażeń. W tym przypadku nie jakoś specjalnie dużo, bo o 33, ale znacząco zwiększa nasze Arcane. Co generalnie, jeżeli mamy build pod Bleeda, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie możemy znaleźć.
łyknę Sailune i chyba teraz jeszcze ze dwie będę musiał łyknąć. I chyba jeszcze nie starczy. No, ale jedna 400 wystarczy, czyli dwójeczka. I my kolejny poziom. A daj, to jeszcze nie można na konie wsiadać. Bo na konie można wsiadać dopiero... Tutaj się wyjdzie bodajże. Jop. A to jako taki wiadukt nad rzeką Siofta. A po lewej samo nokną wieczne miasto. Po prawej zaś budynek, do którego gwarantuję wam, że jeszcze się udamy. Ale nie będzie to przez najbliższe paręnaście simów. Ale się udamy. Przysięgam. A niepodobnie jak to było w dolnej części rzeki Siofta, tutaj również znajdują się te płomyki do odpalenia, jeżeli byśmy chcieli. I nie będę kłamał, że kompletnie nie jest to coś, na czym mi w tej chwili zależy. Chcę jeszcze tylko popełnić ceremonialny sudoku i zrobimy sobie koniec Sima wtedy. Jeżeli dobrze pamiętam, jechało się tędy. Nie wykluczam, że potem jeszcze pozwiedzam tę lokację. Po prostu teraz zobaczyć z najlepszym, najzabawniejszym, najbardziej interaktywnym, zjebanym bossem w tej grze. Oczywiście hejt jest lekko przesadą, ale jest to boss, którego naprawdę nie toleruję. I na którego, jeżeli jest jakakolwiek serowa strategia, to będę je używał w chuj. A Silver Tear Husk. Tego jest przeklęty. Chcę sobie usiąść, bo czekają mnie dwaj minibossowie po drodze. A w sumie nie potrzebuję też tych bolusów chyba. Bo Scarlet to przez chwilę dłuższą mnie nie czeka. Tutaj raczej nie chcę spadać, więc dajcie mnie płotkę naszą tutejszą. Chyba już nawet widzicie, o jakim minibossie mówię. A ja to byłem pewien, że to mnie zrzuci w dół. Nie wiem, czy zauważyliście, ale to go tylko delikatnie stageruje. Nawet nie stunuje. Ciach, ciach. Nice. No dawaj. Nope. Ej, zapominam cały czas. Ej, spokojnie. Zdążę? Zdążę. Dobra. Co z niego dostajemy? Crossable Horn Shield. Na szczęście wiecie doskonale, jak bardzo korzystam z Sarge, więc nie będzie to nam zbytnio przydatne. Missionary Cookbook, parę złotych stonug. Zbigniew Stonoga wydostał się z więzienia po raz kolejny. Tam trzeba dookoła iść, więc na razie to oleję. I nie wiem, czy widzicie, ale ja go widzę jak najbardziej, bo jest to kolejny Crucible Knight, tym razem wystarczy. W idealnym świecie chciałbym go jakoś wyciągnąć stąd, nie wiem, czy będzie mi to dane. To mnie powinno trafić. Au! Zapominam, że on ma taki duży zasięg. A oto po odlekach chciałem go wyciągnąć. Bo inaczej te upiedlitwa... O, jadu. Bo inaczej te upiedlitwa będą nam przeszkadzać. Au!
Zdążę jeszcze raz? Miałem nadzieję, że zdążę nawet dwa, ale to już było trochę zbyt optymistyczne z tą bronią. Na szczęście akurat ten kolega nie stanowi wielkiego problemu, są bez szóstka. I z racji tego, że oni się nie odradzają, to pozwolę sobie po prostu wrócić teraz. W ogóle nie wiem czemu, ale byłem święcie przekonany, że ja byłem w Nocon na streamach z jakiegoś kompletnie dużego powodu. To nie dlatego, że na jakichś dwóch różnych playtu się zbugowałem do Nocon. Ale nie mogę być pewny, czy to to. Najgorsze jest to, że mówię, przy pierwszym playtu też się zbugowałem do Nocon i potem kompletnie nie wiedziałem, że to jest legitne przejście. Musiałem googlować, jak legitnie dostać się do Nocon. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale pokazywałem kiedyś tam na streamie, że... Znaczy, próbowałem pokazać się na streamie, że... Da się tutaj zgliczować poprzez Longwelpy. Jeżeli jesteśmy na dole w rzece Siofra, to... Teleportując się w odpowiednie miejsce, możemy wylądować tuż przed Mimic Tearem generalnie. Na tym to polega. Zabawna sprawa generalnie. Zwłaszcza, że jednak biorąc pod uwagę, że... Nocron jest dostępny tak normalnie dopiero po pokonaniu Rodana, to możecie się domyśleć, że poziom przeciwników tutaj jest też odpowiednio dostosowany do tego faktu. Złoty rund 13. 13, nice. Teraz tylko pytanie, jak bardzo dokładnie chce mi się tutaj to wszystko zwiedzać? Chyba nie. Nie, bo tu generalnie jest sporo tych białych pseudo-szkieletów, czy kich. I wie czym one są. I nie do końca chcemy się z nimi jakoś specjalnie użerać. Tutaj ktoś sobie siedzi i daje nam Guest Inner Order. A tutaj jest największe skurwysyństwo Matki Natury. I już się mentalnie przygotowuję na wpierdol, który zbiorę. No well, będzie fajnie. No jak wszyscy wiemy, żadna gra Fromsoftu nie może być bez Gargulsów. O, kolega, będzie fajnie. Zrzucimy cię w przepaść. A może samego siebie? Chodź, kolego, będzie fajnie. Ażbym go trafił. Dobra. On odpala topór. Dzyg. Jebnę cię. Au. Jebnę cię. I jebnę cię. Dobra. Oczywiście, że będzie ich dwóch. Co to jest za pytanie? Dlatego sprowadziłem go tam, żeby ten drugi potencjalnie nie zdążył dolecieć na czas, żeby pomóc koledze. A, no i oczywiście, jeżeli mam build pod Blida, to nawet się nie łudźcie. Gargulce są niezażywe na Blida. To jest atak, którego do tej pory nie nauczyłem się unikać. Generalnie nie ukrywam, że walka mając... O, jedno, to dziwne. Że walka z nimi, kiedy ma się broń, która zadaje duże obrażenia fizyczne... O, jedno. Nice, weszło. Jest naprawdę dużo przyjemniejsza niż... kiedy ma się jakieś inne tego typu rzeczy.
Well, nie będę kłamał. To poszło po jakieś 500 tysięcy razy lepiej niż się spodziewałem, że pójdzie. Głównie dlatego, że ten weapon nad mojej broni nie działa tak dobrze. Bo zdejmował praktycznie ile z 1/3 HP-ków tych gulców. Ale Jezu Chryste. Znaczy, jestem też trochę skrzywiony na pewno tym, że robiłem raz bardzo intensywny sequence breaking tutaj i przychodzenie tutaj na niskich poziomach to jest kompletna masakra. Bo zabicie tych gargulsów tak, żeby nie bić się dwoma na C-spray, że niemożliwe. Też jakby się ktoś pytał, po co są tu te gargulce? One są tylko w jednym celu. Byśmy mogli zmienić się w wampira. Pamiętajcie, jeżeli znajdziecie jakąś trumnę, to absolutnie naturalne jest, że idziemy się w niej przespać. Monkres. A gdy już w niej spoczniemy, zostanie pokryte runami i odleci w Sinodal. Czy w pewnym sensie można powiedzieć, że to taka łódeczka? Pięknie to wygląda, jak wychodzimy z tym więziennym hełmem na łbie. Po prostu prawdziwy majstersztyk. Ładnie tu, aczkolwiek tak trochę wyblakle. Deeper depths. Ech, jak już tu jestem, to jeszcze ostatnią rzecz znajdę przed końcem streama. Mongrowa. Czym jest mongrów? Czy to jest ten rycerz w akademii? O jedno. Ale zjebałem, holy fuck. Dobra, jeszcze raz. Okej, to zdaje mi się jedno ciało. To też zdaje mi się jedno ciało. Dobra, czas biegać. A nie, mam staminę, to mało. Au. Au. Bum. Ups. O Boże. Popełniłem błąd! Pamiętajcie dzieci, nie stosujcie się w trakcie tego ataku. Laska awatara. Żarty żartami, ale powoli dochodzimy do tego momentu, w którym wydaje mi się, że Ultra Great Sword... Znaczy ogólnie większość broni, wręcz bym powiedział, traci trochę na wartości przez to, że przeciwnicy zaczynają mieć jakieś horrendalnie absurdalne wartości HP-ków. I to jest jeden z zarzutów, który będę miał do Elden Ringa pewnie na dłuższy czas, że zwykli przeciwnicy, no wiadomo, to był praktycznie miniboss, tak? Ale od pewnego momentu nawet zwykli przeciwnicy zaczynają mieć po jakieś tam 7-8 tysięcy HP, tak? A no my przestajemy siłą rzeczy skalować, tak? No bo ja jeszcze mogę... A czekajcie, wrócę sobie na chwilę do... Table of Lost Grace.
Chciałem pójść do... do Huga. No, tutaj potencjalnie moja broń nie rośnie w siłę aż tak znacząco, zauważcie, tak? Więc zanim na to, no, będę miał te liczmy, no, z 900 attack rating, prawda? Gdzie przeciwnicy mają po jakieś, no, tak jak mówię, no, z 10-15 tysięcy HP i są to zwyczajni przeciwnicy, tak? Więc, no, to trochę w jakimś tam stopniu boli, moim zdaniem, tak? Gdzie dla porównania taki bleed build może ich zabijać dużo łatwiej przez to, że ma procentówki. No ale dobra. Tak jak mówię, na dzisiaj sobie skończymy. W środę normalnie SNT powinno być. W przyszłą sobotę na 100% nie ma Elden Ringa. To tyle mogę obiecać z automatu, bo siłą rzeczy nie ma mnie. I jak zapewne wiecie, będę u Sewika w tym czasie. I w przyszłą środę, w sensie w tą jeszcze następną środę, SMT też powinno być, ale tutaj niczego nie obiecuję. Tak wstępnie mówię, bo możliwe, że wtedy jeszcze będzie mi się remont ciągnął, a nie dam głowy, czy na pewno ten, czy na pewno tak nie padnie. A na dziś to było tyle. Dzięki wam za liczne przybycie i trzymajcie się, po. Cześć.